Podróż z klimatem i z pasją rozpoczynamy w północnej części Mazowsza. Odwiedzamy małe, rodzinne gospodarstwo Magdy i Jarka Lewandowskich we wsi Śródboże. Sielskie życie w rytmie slow zawsze było marzeniem Magdy, które na pewnym etapie życia, przy aprobacie najbliższych, miało szansę się ziścić i to jak pięknie. Po Włościach gospodarze oprowadzają Marysię wraz z córką Zosią. Nieodłącznym towarzyszem przechadzki jest osioł Bambus. Zwiedzamy różne zakamarki urokliwego miejsca na ziemi, jakie zostało tu stworzone na bazie starej farmy. Ale już za chwilę, już za momencik, crème de la crème, a właściwie taka dawka słodyczy, którą z pewnością niełatwo unieść. Wizyta w owczarni. Trudno oderwać wzrok od tutejszych mieszkańców. Co niektórym, takim jak operator kamery, trudno także skupić się na pracy i filmować. Parcie na szkło wśród futrzaków okazało się być naprawdę spore. Wyszło z nich telewizyjne zwierzę. Nie no. To jest Marysia, trochę byś musiała mnie odgarnąć, bo ja chcę z bliska te jej oczy nagrać. Magda odsłoniła przed Marysią kulisy swojej pracy. Właśnie ona codziennie dba o zwierzęta, a z mleka od owiec wypasanych na czystych łąkach, karmionych naturalnymi paszami, wytwarza sery podpuszczkowe świeże, dojrzewające oraz jogurty. Owczarskie klimaty podglądamy w niecodziennej odsłonie. To wyjątkowy czas przychodzenia na świat jagniąt. Marysia z Magdą gadu-gadu, a tu nagle okazało się, że jest nowy mieszkaniec gospodarstwa. Mało kto ma takie szczęście. Móc powitać w swoich ramionach małą jagnięcą słodycz jest na świecie zaledwie kilka minut. Marysia wprost się rozpływała. Zresztą trudno się jej dziwić. Jaka piękna. Wydawałoby się, że to już koniec roztkliwiania się, ale nic bardziej mylnego. Marysia miała za zadanie wesprzeć Magdę w jej gospodarskich obowiązkach, a nadszedł czas karmienia maluchów. Zapanowanie nad gromadką łasuchów okazało się być prawdziwym wyzwaniem. Tu chodź, Andrzej, chodź. Chodź, tutaj, tutaj. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. O, dla wszystkich nie starczy. Tam. O, tutaj jest wolne, tutaj. Przenieście się. Tu, proszę. Dobrze. I teraz błogość. Tak. I tutaj też jak warsztaty robimy dla dzieciaków, czy nawet dla dorosłych, to też mogą do środka wchodzić, maluchy karmić, głaskać. Potem przyszedł czas na karmienie wyjątkowego mieszkańca owczarni, który wymagał butelkowego wsparcia. Tego z chęcią i z zapałem podjęła się Marysia. Nie wiadomo, kto się bardziej z tego cieszył, karmiony czy karmiąca. A to jest butelki chcesz, tak? To jest butelki? To zaraz ci pani da z butelki. Podaj Zosiu proszę butelkę. O, proszę, tu masz jedzenie. No chodź. Dobra. O, masz i do góry. O, jak słodko. Jakie dobre. Pyszne? Ale szybko. Potrafią jeść. No, masz spust, dziewczyno. No, jakie a. Pyszne. Poczekaj. Czekaj. Tam masz. Andrzej. Andrzej, jaką ma piankę od mleka. Andrzeju, powróciłeś się. Poczekaj, dziewczyny, spokojnie. Po czasie okazało się, że na butelkę z mlekiem ma ochotę wielu mieszkańców zagrody. Zrobiło się więc niemałe zamieszanie, tym bardziej, że znajdujące się tu towarzyszki jagniąt, kozy, jak to kozy, skakały i dokazywały. Jedna butelka, a tyle chętnych. No, nie kłóćcie się. Dziewczyny, spokojnie. O, już wiadro na głowie. Ej! Chodź, maluszku, chodź. To ty? Mam nadzieję, że dobrze cię rozpoznałam. To ty?
Dajcie maleństwo. No już maleństwo się najadło. Już maleństwo? Dzisiaj mamy tak dodatkową To każda porcję. Pod dwa łyki, proszę. Dwa. Po sprawiedliwości. Dwa. Proszę. Dobrze, Marzena. Za twoją determinację. O tak, Marzena, tak. Marzena, jesteś boska. Proszę, tu jakaś nowa. Ale powiem tobie, że spełniłabym się jako taka żywicielka owiec. Cudowne. No, ty jeszcze prosisz, tak? Szybciutko. Bo się nie za... Marzena. Co tam? Jaki słodki, piękny ciężar. Codziennie sama zajmujesz się zwierzętami? Od niedawna mam pomoc. Przychodzi dziewczyna tutaj od nas z okolicy, dzielnie pomaga. Jesteś z tymi zwierzątkami bardzo blisko. Prawie wszystkie mają swoje imiona. Odbierasz sama porody? Tak, tak, tak. W zasadzie wszystkie. Bardzo rzadko się zdarza, że sobie nie radzę i potrzebna jest pomoc weterynarza, no ale oczywiście jak trzeba, to korzystamy. Teraz jesteśmy w zagrodzie u maluszków. Tak, tu jest owcze przedszkole. Tutaj też mogą przychodzić osoby, które przyjeżdżają do nas do sklepiku po sery. Mogą pogłaskać, Andrzej, zjadasz mi włosy. Mogą pogłaskać maluchy, mogą je czasem też nakarmić. Jak mamy szkolne wycieczki, to... Przepraszam, ale... Andrzej, chodź tu, Andrzej, Marko, chodź. Zjadasz. Jak mamy szkolne wycieczki, to też tutaj dzieciaki mogą przychodzić, maluchy głaskać, przytulać. Taka owcoterapia. O, cudowne, jak się przytulasz pięknie. I niektóre są dokarmiane małe butelkami. Tak, no niestety, no tak to wygląda, że żeby robić sery, trzeba mieć mleko. Maluchy przez miesiąc są przy matkach cały czas. No chyba, że coś tam się dzieje, że trzeba zmienić rutynę. A później są częściowo dokarmiane, częściowo jeszcze do mam wracają. Także przynajmniej do trzeciego miesiąca są na mleku, a my się wtedy z maluchami trochę tym mlekiem od matek dzielimy. Zwierzęta nakarmione. Przyszedł więc czas na wizytę w serowarni. Faktura tutejszych serów jest zwarta, a przepisy tradycyjne. Z miłością tworzy je Magda, kreatorka smaków. Magda, spodziewałaś się kiedyś, że będziesz rolniczką, panią na włościach? Tego może trochę się spodziewałam, ale nie spodziewałam się, że będę miała owce. Pochodzisz z miasta? Tak, z Łodzi. I skąd ta decyzja, że przeprowadzasz się z całą rodziną na wieś? Ja na wsi zawsze chciałam mieszkać, mój mąż jakby może nie aż tak bardzo. Siłą miłości został tu przyciągnięty. Tak, tak, tak. Staram się wierzyć, że to było właśnie to. Jeszcze przed ślubem kupiliśmy tutaj kawałek ziemi. Kiedy nastąpił taki przełom, że zdecydowaliście się przenieść na wieś całe swoje życie? No to już parę ładnych lat temu. Na początku mężowi udawało się dojeżdżać do Warszawy do pracy, potem już całe szczęście zaczęliśmy oboje pracować na miejscu. Ja wcześniej prowadziłam też warsztaty kulinarne w różnych agroturystykach, czasem w restauracjach. No i stąd troszeczkę był pomysł, żeby zacząć produkować sery, bo o to ludzie często pytali, czy mogą sery ode mnie kupić, no ale jednak warto zarejestrować sprzedaż, zanim zacznie się coś wprowadzać na rynek. No i stąd pomysł na serowarnię. Z wykształcenia jesteś zootechnikiem, więc podjęłaś się tego wyzwania z odwagą. Tak, aczkolwiek ze studiów, jeśli chodzi o hodowlę owiec, to pamiętam, że miałam taki przedmiot. I to jest tak, najbardziej istotne wspomnienie. Czyli tutaj lekcja praktyczna całą pełną tak, parą. Tak, tak. Wcześniej bardziej byłam związana z końmi. I jakie były twoje początki w ogóle robienia serów? Czy pamiętasz takie swoje pierwsze dzieła? Na początku to były takie podstawowe sery podpuszczkowe. Z dodatkami oczywiście wszelakimi, suszone pomidory i tam co tylko kto wymyślił. No ale dosyć szybko okazało się, że trzeba by było zrobić coś więcej i czegoś więcej się nauczyć. I wtedy wstąpiłam do Stowarzyszenia Serowarów Farmerskich i Zagrodowych. Zaczęłam się szkolić, jeździć na warsztaty już do większych znawców i od nich się uczyć, jak robić sery dojrzewające różnego rodzaju. Pełni wrażeń opuszczamy to miejsce pełne miłości, pasji i z pewnością szczypty magii.